Przemiany programowania aplikacji w świecie cyfrowym to tytuł 17. Seminarium Problemowego Wirtualnej Organizacji Działań, które odbywało się w Dolnośląskiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach. Świat cyfrowy stał się częścią życia każdego z nas, dotyczy każdego mniej lub bardziej, czasem nawet wtedy, gdy nie zdajemy sobie z tego do końca sprawy. Opisanie zjawisk, ich wzajemny wpływ, opisanie i usystematyzowanie wiedzy na temat nowej rzeczywistości i zmian w społeczeństwie to zadanie dla nauki. W ramach tych seminariów próbujemy przekazać wiedzę, doświadczenia swoje w zakresie tych przemian, które dotyczą z jednej strony społeczeństwa informacyjnego w związku z bardzo dynamicznym rozwojem i napływem informacji. Próbujemy zorientować się, w jaki sposób zachodzą przemiany organizacji, różnego rodzaju działań wynikające z tego, iż mamy do czynienia z nowoczesnymi mediami, które i technologiami, które są wdrażane zarówno do procesów decyzyjnych, organizacyjnych, ale również i w edukacji, również i w służbie zdrowia, prawda, więc w tej sferze, w sferze społecznej. No i w końcu próbujemy wskazywać na, wydaje się, bardzo istotną rzecz, jaką jest takie trochę ztechnokratyzowanie współczesnego społeczeństwa i odhumanizowanie jego. A więc również zajmujemy się tą etyką, zajmujemy się jakby powrotem do tych wartości humanistycznych, no bo wiemy, że ten świat cyfrowy no, często jest, delikatnie rzecz mówiąc, nieetyczny. I to jest ta sfera również, która szczególnie w ostatnim okresie czasu nabiera w naszej ocenie szczególnego znaczenia i warto się jej przyjrzeć. Seminarium w Polkowicach to jedno z cyklu spotkań seminaryjnych poświęconych temu zagadnieniu, które ma praktyczne znaczenie dla każdego z nas. W dotychczasowych tradycyjnych społeczeństwach części, instytucje, przedsiębiorstwa kształtowały obraz całości, na przykład lokalnej społeczności, regionalnej, polskiej czy europejskiej. A obecnie tworzy się obraz całości w świecie cyfrowym, wirtualnym, który kształtuje te części składowe. I można podać konkretne przykłady w Polkowicach. No oczywiście w naszych badaniach zajmujemy się teorią, ale jednak zdecydowanie związaną z praktyką tworzenia wirtualnych społeczności informacyjnych i wirtualnych przedsiębiorstw. Przykładem pierwszym jest społeczność lokalna w Polkowicach, w której, no wszyscy tu wiedzą na miejscu, poziom ucyfrowienia, począwszy od urzędów administracyjnych zarządzających tym wspaniałą krainą, no jest w pełni wirtualny, cyfrowy. A po drugie, mówiąc o wirtualnych organizacjach, myślimy o wirtualnych fabrykach nazywanych przyszłości i przykładami tych rozwiązań wiele, kilku, trzy, cztery prawdopodobnie, no w Polkowice wszyscy lepiej to znają, uczestniczą w, jako podmioty samodzielne gospodarcze w organizacjach wirtualnych ogólnoświatowych. Oprócz seminariów organizowane są studenckie konferencje okrągłego stołu poświęcone nowoczesnej infrastrukturze informatycznej i wzajemnej wymianie wiedzy. Udział młodych ludzi to naturalne i pożądane zjawisko, bo to ich udziałem będzie to kształtujące się społeczeństwo informacyjne. Od kilku lat naszą ofertę kierujemy również do studentów, ponieważ uznajemy, że no faktycznie jest dla nich ten świat cyfrowy światem takim naturalnym, prawda, w którym oni funkcjonują i żyją. I stąd też od 5 lat organizujemy taką studencką również konferencję, która towarzyszy tym naszym seminariom. W ramach tej konferencji no, staramy się również, żeby studenci mogli zaprezentować przy udziale oczywiście swoich wykładowców, przy udziale swoich nauczycieli akademickich różne propozycje rozwiązań i dzielili się również między sobą swoją wiedzą, swoimi doświadczeniami na temat tych przemian, które bezpośrednio ich dotyczą.
i tych, w których, które oni będą kreowali na przyszłość. Polkowicka uczelnia obok czterech innych ośrodków akademickich Warszawy, Łodzi i Poznania jest organizatorem seminariów. Polkowice, które według naszego rozeznania są obdarzone tymi przymiotami wspomnianymi przeze mnie innowacyjności, rozwoju, kreatywności w działaniach, były najlepszym miejscem. Seminarium odbyło się pod patronatem Stowarzyszenia Elektryków Polskich i Towarzystwa Naukowego Prakseologii.